Dzień dobry. Serdecznie witam moich fanów. Szczególnie serdecznie witam moich nowych subskrybentów. Dziękuję za bardzo sympatyczne komentarze i zapraszam na mój nowy filmik, w którym przedstawię moje kolejne dzieło. Jest to obraz olejny, który ukazuje, no właśnie co? Pierwsze wejrzenie mówi nam, że na płótnie namalowany jest duży ptak trzymający w szponach jednej łapy innego, małego ptaka, a w szponach drugiej łapy wagę. A drugie spojrzenie każe nam głębiej zastanowić się nad przekazem tego obrazu, bo stwierdzamy ogrom i ciemne zamiary tego dużego ptaka, bo stwierdzamy niewielkie rozmiary, niewinność i jasność tego małego ptaka. A kiedy nasz wzrok padnie ponownie na wagę, stwierdzimy, że ta waga do złudzenia przypomina wagę Justycji, bogini prawa i sprawiedliwości. I wówczas przychodzi czas na podsumowanie wymowy tego obrazu. Można się domyśleć, że ten duży ptak ma jakieś ciemne zamiary, tak ciemne, jak ciemne jest jego upierzenie. W tym momencie uważny widz może się zastanowić, pomyśleć, czy być może ten malutki ptaszek, tak niewinnie wyglądający, zrobił coś złego? Coś to poruszyło tego dużego na tyle, że postanowił wymierzyć sprawiedliwość temu malutkiemu. Może zamierza rozważyć ciężar przewinień tego małego i porównać z jego wagą, a może po prostu jako handlarz, jubiler ma ochotę na obrączkę, na złotą obrączkę tego małego. Wyciągnięcie wniosków pozostawię Państwu, a w międzyczasie przedstawię drogę tworzenia tego obrazu. Zapraszam na film. Niczym ptak wolnym być, w przestworzach bywać, niebezpieczeń świadom życiem swym pogrywać, chmur, szpalery ciąć, wierzyć, że to puch, co wyścielał gniazda wnętrze i rodzinny duch. Natury prawo wszystkich rzeczy, tu nikt się nie wywinie. Siła, drapieżność, upór też, nikogo nie ominie. Zagmatwać sprawę drogą prostą, zdolność każdego w tym. Rozwiązać supeł jest ripostą tego, co znajdzie myśl. Jedynie umysł, światła, błysk, co wszelkie troski leczy, przeszkodą w biegu rzeczy jest, jak też rozsądku mieczem. Iskra Salomona godna dzieła ujawni sens, niezbędny atut tam i tu, w szranki ustawi bezkres. I to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na kolejny filmik. O czym on będzie, jeszcze nie wiem, ale zapewniam, że będzie równie interesujący. Może jeszcze ciekawszy niż ten. Do zobaczenia, pa!